nami jesteśmy i czeka nas dyskusja prawie tak samo ciekawa, a może nawet ciekawsza niż na piątym posiedzeniu Sejmu, które właśnie się toczy. E, tyle że tutaj o francuskim futbolu. Michał Bojanowski razem, razem z nami w koszulce klubu. Kon. To ja wiem, ja tego chciałem. Kolejna porażka wczoraj. W zasadzie tak, no. Trzy o, widzisz. w zasadzie to chciałem zrobić mini konkurs bez nagród, ale już Aha. pobite Gary, także. No. Okej, okay. a to koszulka meczowa? Nie, nie wiem. Ale jakiś piłkarz, La tak. Parra, tak? Który tak, tutaj. Okay. też dopiero, dopiero jak kupiłem ją, dowiedziałem się, że tak jest. Że jest taki zawodnik. Że taki no, zawodnik? No, Wiesz, w ten, 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 ten sposób się człowiek czegoś dowiaduje o Lidze. Marek już wie, jak dzisiaj, na galowo? Dzień dobry, Bardzo tak, ja dzisiaj bez koszulki. Dzisiaj bez koszulki, ja natomiast w trykocie klubu. Note. słuchajcie, kupiłem tę koszulkę, przyszła mi z Węgier. Tak, ta koszulka. Miała być w rozmiarze L. Albo ja jestem się robi coraz większy, albo te L, <laughs> albo już są te L lekko przechodzone. Dobra. Nieistotne. Dzisiaj i o Paris Saint-Germain, odczepiającym kolejne wagoniki w drodze po kolejny tytuł mistrza Francji. O nadzwyczajnie solidnej Nicei, która jako jedyna trzyma koło PSG. Na pewno powiemy o zawodzącym permanentnie i non-stop zespole Olimpiku Marsylia. Powiemy też pewnie o nieudanym powrocie po ośmiu latach i sześciu miesiącach i trzech dniach André Ayou do Ligi Francuskiej, powrót, który trwał całe 2 minuty 23 sekundy. O czym jeszcze powiemy? No powiemy na przykład o Igorze Lewczuku, który miał być dzisiaj z nami, ale za, nie mogło mu, za nie mogło mu internet, dał nam radę wysłać tylko zdjęcie z miejsca, w którym obecnie jest. Tak sobie, patrzcie jaki cwaniaczek, tak się przygotował na, na program w, ze swoją koszulką bordo. Igor Lewczuk chwilowo wyjechany, ale was bardzo pozdrawia was wszystkich. To na sam a chciałbym wam powiedzieć na początku, że trzy godziny temu Marek skończył się mecz, półfinału mistrzostw świata lat... oglądałeś to? Oczywiście, no, mój kolega jest scenerem. Mam... Tak, no, to jest, no więc otóż to, i powiedzmy, bo, bo to jest jednak duże wydarzenie, reprezentacja Francji do lat 17. Pokonała Mali e, Bardzo 2 do 1. Zespół. Bardzo dobry zespół. To afrykańska drużyna, która doszła do półfinału. Francuzi stracili, wiesz, że pierwszego gola od 11 spotkań. To jest w ogóle tak. zespół, który nie traci bramek. Teraz od stanu 0-1 do przerwy, Francuzi wygrywają 2-1 i zaraz powiem, z kim zagrają w finale. Jak wygląda ta, ta drużyna? Tam nie ma jeszcze znanych nazwisk, to, to są 17-latkowie, rocznik 2006. Niektórzy Kilku grają jeszcze bił... w piątej Lidze. Niektórzy grają jeszcze w piątej Lidze. Są też tacy, którzy mają już podpisane profesjonalne kontrakty ze swoimi, ze swoimi klubami. Czy to jeszcze, powiedzmy sobie prosto, czy to jeszcze dzieci? Czy, już, jeśli chodzi o środkowych obrońców to, to raczej nie. To już nie są dzieci. Jest też również fajny, fajny napastnik z dziewiątką. buleb, To były, to jest środkowy mocnik. pomocnik. On trzymał bramkę Uzbekistanowi dzisiaj dzisiaj strzelił fajną fajną bramkę strzelił. Ale to są to są zawodnicy, którzy mają, którzy mają już podpisane kontrakty. Natomiast niektórzy, część z nich jednak rzeczywiście gra jeszcze w U19 lub ewentualnie gdzieś tam na swoich poziomie w targ, mm -hmm. swoich, swoich klubach. A Jean-Luc Vanucci to jest, jest mój kolega. Rozmawialiśmy przed, przed tym szosami, bo był na Jakarta, się łączyliśmy i. I nie sądził, ja powiem szczerze, że nie sądził, że, że będzie finale. Mhm. Obstawiał, mówi, półfinał, mówi: Jeśli się znajdziemy w półfinale, to będzie to będzie ok, bo wiedział, jakie drużyny są mocne. Mhm. Dużo kontrowersji przy okazji meczu w Senegalu z Francją. Tak. Tam chodziło o jednego zawodnika, że, że grał w dwóch różnych reprezentacjach. Natomiast natomiast dzisiaj, dzisiaj bardzo dobre spotkanie Francuzów, ale pamiętajmy, że grali w dziesiątkę. Malijczycy po czerwonej karce. Brutalny fał, naprawdę mhm. brutalny fał. Dostał czerwoną kartkę od razu, warto zweryfikował. Mafia była żółta kapitalna bramka rzutu wolnego później druga bramka i, A i do tej pory na tych mistrzostwach świetny, stał świetny. strzelało mnóstwo, mnóstwo Dumbia goli. proszę pamiętać napastu Dumbia, Dumbia sporo tych jest takich mm. kapitalnych. Dumbia Traore 90. to tak osób, 90 ale ten jest ten się wyróżnia sobie. Mm -hmm. ten się wyróżnia to jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że tak, drużyny, które wyszły z naszej grupy, bo to jest przecież ta polska nieszczęsna, ta, ta, ta reprezentacja lat 17, Senegal odpadł w 1.8. finału, Senegal, który wygrał z Polakami, odpadł w 1.8. finału właśnie z Francuzami, natomiast reprezentacja Argentyny, drugi zespół, który wyszedł z naszej grupy dzisiaj, wcześniej grał z Niemcami, Nadzwyczajne spotkanie, jeśli chodzi o dramaturgię. 1-0 dla Niemców, potem 2-1 dla Argentyny, potem 3-2 dla Niemców. Finalnie golna 3-3 w 17. Minucie doliczonego czasu gry. I w rzutach karnych lepsi Niemcy wygrywają 4-2. Tam napastnik Ruberto z Argentyńczyk zaliczył hat -tricka. No i finał Francja-Niemcy. Europejski Klasy. finał tych klasyk. Klasyk, tak. ale chciałbym też powiedzieć, że reprezentacja trenera Wanuciego rozegrała w sumie słuchaj 28 meczów na tym w różnych w ta kategoria wiekowa jedna porażka zaledwie i to jest pierwszy mecz od 11 spotkań kiedy ta młoda Francja traci w ogóle gola także nadzwyczajnie Broniący piłkarze. No i co? Ostatnia drużyna do lat 17 Francji, Scali Mwendo, na przykład, w składzie, zdobyła brąz na Mistrzostwach świata w Brazylii, także już ten zespół ich przebił. Zobaczymy, czy tam się też piłkarze będą w taki sposób wyróżniali. No dobrze, a teraz raz, dwa, trzy Francuzi zagrają w weekend pewnie, tak? Finał jest pewnie gdzieś w okolicach weekendu za kilka tak, dni. Tak, tak. A, teraz, a teraz podsumowanie ostatniej kolejki Ligi francuskiej. 1, 2, 2, raz. Spójrzmy na komplet rezultatów tej kolejki. Najpierw to była lepsza, znacznie lepsza kolejka pod względem liczby strzelanych goli niż ta poprzednia, której mieliśmy 13. 13, 14, goli, goli, Teraz 28, goli, 9, jeśli dobrze liczyłem. O kilku meczach zaraz sobie powiemy, o pozostałych dwa słowa na, na zakończenie, ale tutaj, Michał, jeszcze powiedzmy o akcji, pod jaką toczyła się cała ta, ta ligowa kolejka nad Sekwaną. Ta akcja e, e, mówię tak, o tych obrońcy, piłkach. tak. Obrońcy, obrońcy dzieciństwa czy dzieci. Tak. E, była taka akcja co roku. I, i co, co, co ciekawe, co, co dość e, fajne i takie urocze. No, mamy, mamy fotkę, mamy, zaraz zobaczymy taką e, to, dziecięcą ręką rozysuję. Tak, ry, kluby mm -hmm. rysowane przez dzieci, i, Ligue, i, Ligue 1, i Ligue 2. E, i też piłki są specjalnie też namalowane, e, więc taka akcja właśnie, która ma dać taką świadomość ludzi, jeśli chodzi właśnie o prawa dzieci. Tam w rogu też widzimy specjalny numer darmowy, który, pod który trzeba dzwonić w razie właśnie jakichś problemów. Tak, tak, Więc tak, właśnie oczywiście. fajna taka coroczna akcja. W zeszłym roku chyba była pierwsza edycja, teraz, teraz druga. Są zespoły mocne. Zacznijmy od, od wydarzenia piątkowego. Paris Saint-Germain grało mecz w piątek, bo przecież już za niespełna trzy godziny rozpocznie swój mecz z Newcastle w Lidze Mistrzów. Są zespoły w Lidze Francuskiej mocne i jest Paris Saint-Germain. Wygląda na to, Marek, że zaczyna się ta maszyna, że młyńskie koła mielą powoli, ale jak mielą, to mielą. PSG wygrywa z Monaco 5-2 do 2 i chciałbym Cię zapytać, co dla Ciebie było najbardziej znamienne dla, dla tego meczu? Jacy konkretnie zawodnicy? A może jakie, jakie wydarzenia dotyczące tego spotkania? Bo tutaj pewnie parę rzeczy się rzuca w oczy. Po, po pierwsze to na początku to błędy obu bramkarzy. Mm -hmm. <laughs> Jeden i drugi zaliczani do, do tej światowej, światowej czołówki i kyn najpierw wypuścił piłkę i Gonzalo Ramos dobił z, z metra, a później Gigi Donnarumma no, czekał, 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 że się doczekał i później miał asystę pierwszego stopnia i mino zapakował mu z 11 metrów. Natomiast sam mecz, komentowałem to spotkanie i powiem szczerze, nie wiedziałem, że z taką łatwością PSG wygra to spotkanie i taką liczbą bramek. Bo tak było 5-2, a mogło być, mogło być tam jeszcze i po jednej i po drugiej stronie. Natomiast myślę, że Monako po tych, po tych wojażach tych swoich zawodników, ponad 16 chyba czy 17 zawodników wyjechało na różne kadry. Oni już przyjechali, przyjechali niektórzy przyjeżdżali bezpośrednio do Paryża, żeby tam przenocować, żeby już nie lecieć do Monako i żeby nie tracić czasu. Ale widać, że druga połowa dała im i te, te, te podróże dały im mocno, mocno się w znaki, ponieważ no, jeśli chodzi o szybkość gry, o. o o jakość zawodników. No tutaj PZ rzeczywiście tak powiedziałeś, guruje. Oni się pomału, pomału rozkręcają, mimo że nie grał za Emery, mimo że w dalszym ciągu są niektórzy zawodnicy jak Kim Pembe, Nuno Mendes, e, e, Randal Columbo, oni akurat nie grał w tym spotkaniu. E, Asensio jeszcze również był na ławce, a więc no, ta, ta, ławka, ta ławka drużyny PSG jest naprawdę bardzo mocna. Natomiast w tym spotkaniu pełna dominacja. Hmm. pełna dominacja, świetne, świetne akcje, świetne bramki. No i jak powiedział Luis Enrique, Usman Dembele jest najbardziej nieobliczalnym <noise> zawodnikiem na świecie, bo nie wiadomo, co zrobi. Widzieliście to akcję, po której strzelił bramkę. Ale uwaga, odblokował się. Wreszcie no stało się Usman tak. Dembele strzelił. Wreszcie Gola dla akcji? zespołu Paris Saint-Germain w Lidze. Czekaliśmy na to no, prawie pół roku. No, nie, hmm. Aż się wierzyć nie chcę, ale. Ale to się wydarzyło. Ja myślę, że to się odkorkuje, bo to, no, to po prostu piłkarz z taką jakością. Wiadomo, że on zawsze coś jeszcze trzy zepsuje. Tak, tak. Siedem razy coś zepsuje, a pięć bramek cały, cały, piękny, cały, cały on. Byli, no, to tak, jest, to jest ty... Cały on. No, to jest... co, co dla ciebie? Co dla znaczy, ciebie? Michał? Dla mnie to jest strasznie frustrujące, że myślałem, że to jest taki mecz i był tak zapowiadany jako mecz, który może tak naprawdę pokazać, w jakim miejscu jest Monaco i czy może realnie myśleć o, o zagrożeniu że no to już wiemy po tym meczu, że raczej nie. Natomiast ta pierwsza połowa była naprawdę fantastyczna i intensywność, i, i liczba akcji. I to jest właśnie taki problem, to, a propos tego, co zacząłem, czyli tej frustracji, że jeśli nie wykorzystasz absolutnie każdej okazji, którą masz, to dostajesz w tym cymbał, jakbyś, mhm. jakkolwiek byś nie bronił, no bo mając takie indywidualności, Takich zawodników, no to no nie da się przed tym bronić. Mówiliśmy to samo tydzień, dwa tygodnie temu przy tym meczu RENS przegranym 0-3. To był bardzo dobry mecz, gdzie RENS naprawdę pokazywał się z dobrej strony, no ale co, nie wykorzystali swoich akcji. Jeden, dwa, trzy takie akcje ze strony PS i naprawdę nie ma, nie ma co zbierać. I właśnie i dębele. Najgorzej to Suma Sumarum zaprezentował się Mbappé. Tylko ten karny tak. wykorzystany, a tak to sporo błędów. I, i też coraz lepiej. To, to chyba był taki pierwszy mecz, kiedy Witinia był nominalnie wystawiony na tym skrzydle. Taka dość nietypowa pozycja, ale tą klepkę to już chyba ma taką wybraną, bo, bo, bo już drugi taki gol przynajmniej chyba to był z REN. Poprzednio, też z narożnika, z zapola karnego idealnie uderzona piłka. z tej klepki Kylian Bapy uderzył. Też mm -hmm. tak. I, i, to jest, I to jest zawodnik, który teraz zaczyna naprawdę też dużo dawać w ofensywie. Bo, bo widać, że, że się odblokował. Marek, ja bym chciał ciebie zapytać e, opinię na temat spotkania Gonzalo Ramosa. To jest... Oj, o, sorry. O, patrz, dzwonią! Te, ci z Juventuru! A, widzisz, jak to mówił kiedyś Bobo Kaczmarek. Juvent, Juventus dzwoni. O, Juventur chyba. Gonzalo Ramos, piłkarz o e, fenomenalnych statystykach w reprezentacji Portugalii. 10 spotkań, 7 bramek. Naprawdę, prawie, że się nie da lepiej. A w klubie... Marniutko dosyć i to było, jego, to było jego pierwsze trafienie z metra bo z metra, ale jednak trafienie od 24 września, kiedy strzelił dwie bramki Olimpikowi w Marsylii. To była jego trzecia bramka, ma do tego asystę. To nadal nie są nadzwyczajne statystyki, ale wiesz, nie o tym golu, tylko... Chciałbym zwrócić uwagę na coś innego. Miał 17 kontaktów z piłką w, w poprzednim meczu z, z Rans. Z Niceą podobnie, kiedy grał. Miał 31 kontaktów z Marsylią. W pierwszej połowie zszedł już w ogóle. No właśnie, tak. 31 kontaktów z Marsylią, kiedy strzelił dwa gole, a tutaj przez 70 minut, kiedy był na boisku, 41 kontaktów z piłką. I to zwraca uwagę, że no zaczyna uczestniczyć w grze bardziej niż do tej pory, kiedy był. Trochę omijany, a wręcz po, pomijany przez no właśnie, Mbappé To właśnie. No. Widzisz, to dobrze na to zwróciłeś uwagę, bo ja miałem też to, to samo wrażenie, że czasami, kiedy Kian Mbappé, czy Randal Colomouani, czy Ashraf Hakimi szczególnie miał do wyboru zagrać do Dębele, do Kiana Mbappé, a miał le, lepiej na pozycji ustawionego Ramosa, to wybierał wybierał tu pozostałą trójkę, a Ramosa tak. jakby, jakby omijali. Natomiast w tym meczu rzeczywiście przede wszystkim sam Gonzalo Ramos. Mową ciała, swoją ruchliwością. Często schodził właśnie w kierunku Kiana Mbappe. Chciał z nim grać. Próbował budować akcję. Bardzo często fajnie się właśnie wchodził w drugą linię. Utrzymywał się przy piłce. Natomiast tą, tą, tę bramkę, którą zdobył, to jakbyście zobaczyli, jak Usman Dębel uderzał z te lewe nogi, to on poszedł normalnie w ciemno, bo ponieważ liczył na to, to ma środkowy napas. Tak, tak, tak. Że Bramka się pomylił, I akurat mm -hmm. w tym momencie Bramka się pomylił. Mm -hmm. I on tam był w tym miejscu. Później asysta również przy, przy kolejnym golu. Ja myślę, że wiecie że on, on z każdym meczem moim zdaniem będzie grał lepiej, natomiast e, będzie grał lepiej, jeśli partnerzy Będą chcieli z nim grać mhm. i będą go wykorzystywać. Tak, bo to nie jest zawodnik, to nie który jest, sobie stworzy... Absolutnie, absolutnie. To, nie, to, to nie jest Osman Dembele, że weźmie piłkę mhm. i trzech, trzech obieczyk Janem To jest gość, który żyje z podań, który żyje również z takiej gry, małej gry, bo on to potrafi ale takiego, fajnie grać. Ale takiego też chciał go sobie Luis Enrique tak. wziąć, on chciał Więc takiego wykupili, zawodnika, takiego profilu. Skorzystali z opcji wykupu na cztery dodatkowo. tygodnie wcześniej. Tak jest. Mhm. Więc już jest wykupiony i być może... Gdzieś, ta, gdzieś gdzieś ten z tyłu głowy gdzieś miały cały czas, że, że nie jest jeszcze ten transfer definitywny dokonany. Teraz że przelało już wszystkie pieniądze i, i został dokonany transfer definitywny, a więc mam nadzieję, że ten, że ten zawodnik z każdym, z każdym tygodniem będzie grał zdecydowanie lepiej. Czasem nas pytacie, co się dzieje z takim polskim piłkarzem. No to mówimy wam. On dalej siedzi na ławce rezerwowych. Mowa o Radosławie Majeckim. Który, przed programem. No właśnie, który jest, no jest w Monako i jest jest zapisany do klubu, może no, Można by tyle rzec. dobrze, że teraz jest, bo przecież w zeszłym roku był na, na wypożyczeniu. No no nie ale nie może, wtedy tylko przynajmniej grał. No, tak, a tutaj nie gra wcale w ligi belgijskiej. Jest w Kühn, który nie wygląda na, na, na człowieka, który mimo tego, że popełnił błąd... Ale później się... kapitalnie bronił. No a właśnie, w nie sądzę, żeby, siedział na, żeby usiadł nie. na ławkę rezerwowych za moment, więc Radosław Majecki traci kolejny sezon. No nie ma co gadać. No, po odejściu z Legii Warszawa ta kariera się zatrzymała i chyba nawet nie ma co, nie ma sensu Szukać jakichś tłumaczeń czy innych słów. No, po prostu przegrywał rywalizację z poprzednim bramkarzem, przegrywa teraz rywalizację, mimo że e, zwłaszcza Nubel nie był oazą spokoju i takiego ten poprzedni bramkarz niemiecki. Miał momenty, kiedy mógł zostać wygryziony. Spokojnie. Myślę, że miał momenty Radosław Majecki, kiedy gdyby był naprawdę takim realnym konkurentem dla Nubela, to mógł go wtedy zastąpić. Zresztą można szukać analogii do, do bułki. To można ten, tak. sam, ten sam rocznik. Ale Bułka był po prostu gotowy, od dłuższego czasu dostawał szansę w Pucharze Francji i, i się sprawdzał, a, a Majecki dostał, nie wiem, ze dwie, trzy szanse i to nie się no, wyglądało. Właśnie. Dodajmy jeszcze fantastyczny, i to kolejny mecz, Fabiana Ruiza. Tak, bardzo prostu, taki elegancki. Tak. Jeśli chodzi o ofensywę. Tak, chodzi o ofensywy. tak i, I to jest rzeczywiście z piłką zawodnik bardzo elegancko się prezentujący. Zastąpił w tym meczu Warrena Zaira Emerego, który jak mówiłeś, nie grał, to jest szczęście w nieszczęściu, nieszczęście w szczęściu może, o, nieszczęście w szczęściu, Warena Zaira merego strzela gola Gibraltarowi w swoim debiucie, przy tej akcji zostaje wycięty przez piłkarza Gibraltaru, który się nazywał oh. Ethan Santos chyba. Ethan Santos, tak mi się wydaje. Nie zatrzymał już nogi. Nie zatrzymał już nogi. Dostał w tym momencie ten Ethan Santos czerwoną kartkę. Wcześniej jest strzelił swojaka. Warren Zairemeri musiał zejść z boiska. Kontuzja. A Francja potem ograła Gibraltar. 14 do zera. Drugi mecz. Drugie spotkanie, o którym chcemy powiedzieć. Strasburg, Strasburg. Racing. Remisuje z Olimpikiem Marsylia 1 do 1 i zaryzykowałbym nawet tezę, że to Strasburg był bliższy wygranej, panie, e, panie Michale. No jak zobaczyłem, nawet nie wiedziałem, bo, bo nie patrzyłem, ale jak zobaczyłem tabelę i zobaczyłem, że Nantes jest przed Marsylią, to, to, to już jest, jest naprawdę niedobrze. To, już, to, już, jest no. tragedia. to no. już jest tragedia. Nie no, pierwsza połowa była bardzo dobra. Naprawdę było dużo okazji, oczywiście zmarnowanych. Na, na nie też już naprawdę ciężko, ciężko patrzeć, bo no to jest zawodnik. No już nie mówię o tej, o tej, o tej kwocie. Ja wiem, ale, znowu szaleje 32 tak, miliony, Ale nawet nie chodzi mi o tą kwotę. Ale po prostu to jest zawodnik troszkę nieprzystający jakością do, 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 do Ligi Francuskiej, tak w ogóle. Ani mhm. mówiąc już o, o, no o Marseille. Mówią, że Pablo Longoria jest tak świetnym skautem. No, i gdzieś A się wiemy. Ja tutaj nie wiem. To był, bo ale była presja czasu. No, że tak, no, był był, był oblik od Longori, musimy mieć napastnika, bierzmy napastnika, bierzmy napastnika, nikt nie był na rynku, no i bardziej tego. Tego nieszczęsnego Vitini jest półrocznym okresem e, grania na wysokim poziomie w Bradze. No to był jego pierwszy poważny sezon, tak, to, tak naprawdę. No. Więc to no, tak mówię, ta pierwsza połowa dobrze wyglądała, ale druga, to tak jak Gattuso mówił po, po meczu, no, że takiej słabej połowy to jeszcze nie zagrali, nie może tak wyglądać tak żeby dosłownie, nie. Było absolut... dosłownie nazwał tę, tę drugą połowę. Tak, że absolutnie no, nie może być. Nie może być tak, taki, takiej gry, I, i szczególnie właśnie w tej, tej drugiej części, już byli bardzo blisko zawodnicy Strasburga, żeby, żeby zwyciężyć, bo, bo tam naprawdę dobrze to wyglądało. I, I szczerze mówiąc, jak sobie patrzę globalnie na całą kadrę Marsylii, to jest tylko jeden zawodnik, który nie zawodzi. To jest Klos. Jeszcze bardzo ładne, bardzo ładne uderzenie. Jedno drugie. Po tym drugim był, był, był gol, więc no. Naprawdę permanentnie cały zespół zawodził. Marek, czy to już, bo mówimy Witinia, ale czy można powiedzieć, że od roku transfery, w dwóch kolejnych okienkach transferowych są? To. Przestrzelone są. No bo zobacz. Eee, Witinia. Unai, który przychodzi po Mistrzostwach Świata. Po bardzo dobrych dla siebie Mistrzostwach Świata. A teraz tego lata Korea, Obameyong, Kondogbia, NGI i SAR. SAR. Wszystko, którzy... wszystko, wszystko poniżej poniżej poziomu Olimpiku Marsylia. Naprawdę mm -hmm. te transfery są bardzo bardzo nieudane. Ja, jest, ja jestem zdziwiony, że, że... Znaczy nie jestem zdziwiony, że akurat Marsylia ta gra. Ponieważ no, mając takich zawodników, na których się bardzo mocno liczyło, bo witano ich, wiesz... No, NDI to chłopak z, z, z Tak, z Marseillii. Okazuje się, że oni po prostu no, nie dojeżdżają na każdy, na każdy mecz. To wiesz, mm -hmm. to żeby to był jeden mecz, e, dwa mecze może, ale oni w każdym meczu nie potrafią wejść na poziom Ligi, ligi Francuskiej. To jest naprawdę bardzo, bardzo słabe te transfery. Dobrze, że z tyłu akurat tam jeszcze w miarę ta, ta, ta Marsylia potrafi bronić. Tak było w tym meczu, że Paulo Lopez e, tam dwa, trzy razy świetnie się zachował. Natomiast e, mam nadzieję, że, że Gattuso, Gattuso zmienił, widzieliście, narrację. Na początku bronił zawodników. Bronił długo, druga połowa, bronił długo. Tak, ta druga połowa jakby przelała czarę goryczy. I jeżeli on się wypowiada, że, że tak nie może być, że zawodnicy nie mogą tak grać, nie mogą e, zakładać koszulki Olimpiku Marsylia i grać w ten sposób, Pablo Longoria zwołał spotkanie na czwartek. Mm -hmm. się odbyć spotkanie z zawodnikami w szatni ponieważ no wiadomo, że, że zobaczcie, gdzie oni są na dole tabeli a oni muszą być w pierwszej czwórce bo takie gdzieś tam było założenie, to wszystko jest związane również z budżetem, z budżetem klubu i za chwilę kolejny amerykański właściciel będzie chciał się zwijać mm -hmm. Genaro Gattuso powiedział tak po tym meczu, nie rozumiem jak tak możemy grać w drugiej, w drugiej połowie wolałbym, żebyśmy grali w piłkę, a przegrali 0-4 tak, tak powiedział, oczywiście jest pewnie trochę w tym przesady Michał, nie ma efektu miotły. Nawet trudno powiedzieć tej o nowej miotle w Marsylii, bo jak pamiętamy, to zwolnienie trenera odbyło się w absolutnie absurdalnych okolicznościach wtedy, kiedy... Nie ze względów, takich, nie ze względów sportowych. sportowych. Tak, tylko po prostu wtedy, kiedy kibice przyszli do Pablo Longori i do końca nie wiadomo, co powiedzieli, ale, ale przecież, jak pamiętamy, doszło do tego, że całe, cały pion sportowy wraz z prezesem początkowo powiedzieli, że odchodzą, odchodzą z klubu. Longoria się potem z tego wycofał, ale Marcelino już nie. Mamy, takie, mamy pokazaną te statystyki, tak. zestawienia. Nie było gorszego wejścia trenera do Olimpiku Marsylii od roku 2002, kiedy taki efemeryczny trener Albert Emon prowadził, tak. prowadził, tak, on taki był, to, to był taki trener asystent, który taki trochę trener strażak. Albert Emon w roku 2002 był, miał jeszcze gorsze statystyki punktowe na mecz. Niż Genaro Gattuso. Ten ma 0,8 punktu na mecz zdobytego od 27 września, kiedy przejął tę drużynę. Bramki strzelane na mecz. To jest tylko jedna bramka na spotkanie. Igor Tudor. Czy Jorge Sampaoli, jak widzimy, mieli grubo ponad, czy, czy jeden, czy dwa, drugi miał 2,2. Bramki tracone na mecz. Tutaj General Gatuzo też nie uszczelnił. Marcelino było od niego, od niego lepsze. Wreszcie strzały na mecz. No pod, względem, tutaj pod względem strzału Mar za Marcelino to była pełna fiesta. To można się było cieszyć z futbolu: 20 uderzeń. Ta, 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 ta statystyka mi pokazuje, że z Marcelino miał po prostu facet pecha. Bo, bo przecież pamiętamy ten mecz choćby z Panathinaikosem, Kosem, pierwszy, gdzie oni tam powinni do przerwy wygrywać 4-0. I ten mecz tak. przelał, przelał w ogóle czarnego Tak, to był czy, mecz, który kibiców, tak. że nie awansowali tak. do nim, nim tak naprawdę zaczął, to już skończył, bo to był jego tak. pierwszy chyba oficjalny, oficjalny mecz. Więc no, no tutaj pokazuje się to, co, to, co mówiliśmy, że no to, był, to była zmiana dla zmiany, bo, bo nagle trzeba było jakiegoś trenera znaleźć, jak, jak Marcelino odszedł, ale nie był to, to dobry wybór. I szczerze mówiąc, teraz też była zmiana w pionie, bo odszedł Tribalta, wszedł Benatia, Medi, 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 czy mm, tak. Benatia był jako zawodnik, sportowy. jako dyrektor sportowy teraz wchodzi. Pierwszy raz był widziany na, na trybunach koło Pablo Rongori. I szczerze mówiąc, dla mnie to już są coraz więcej takich jasnych znaków, że jest chyba przyszykowana sprzeda sprzedaż klubu i, i te arabskie pieniądze mogą zawitać. Za Ponownie we Francji. Genaro Gatuzo, jak samo sobie mówił, był piłkarzem o kwadratowych stopach, piekarej, tak, o, piekier, tak po, Francuzi mają takie powiedzenie, kwadratowe stopy. No czyli nie był wybitnym technikiem, też kiedyś powiedział, że nie zrobi, że, że on nigdy nie stałby się i nigdy nie będzie trenerem o, o nadzwyczajnych jakichś umiejętnościach. Nie wiadomo jak atrakcyjnej gry, no bo po prostu takim był piłkarzem, podobnym będzie trenerem i to się niestety chyba sprawdza. Strasburg nie wygrał szóstego meczu z rzędu, ale Marcelia też gra bardzo, bardzo słabo. A już w czwartek mecz między dwoma chorymi pacjentami chociaż akurat wydaje się, że ten holenderski pacjent ma się trochę lepiej w ostatniej kolejce wygrał z Vitesse Arnem 5-0, bo mowa o się. Ajax jest już w środku tabeli. Witessa akurat jest ostatni, także to inny zespół, który ma kłopoty. No i mecz w lidze Europy marsylia Ajax. E, bardzo też ważny mecz z punktu widzenia europejskich pucharów dla. No, marsylia może Marcilia. sobie zapewnić wyjściem. Wyjście, w wyjście po prostu. Także chociaż tutaj. Mhm. Trzeci mecz, o którym chcemy powiedzieć, no to jest nie wolno nam nie docenić, nie wolno raz jeszcze e, e, zwrócić uwagę na to, co dzieje się z Niceą. E, Drodzy widzowie, drużyna NIS w 13-ligowych kolejkach nie poniosła porażki. I to wiemy wszyscy. Marcin Bułka ma już 10 czystych kąt. I to wiemy wszyscy. Ale ta drużyna w całym tym sezonie ani przez minutę nie, przegry nie przegrywała nawet spotkania na boisku. No, skoro się 10 razy gra na 0, to wiadomo, że w tym meczu nie przegrywasz, prawda? Ale, ale w pozostałych trzech też nie przegrywała ani przez minutę. E no i mimo wszystko, w związku z tym, że piąty raz zdarzyło im się wygrać 1-0, czyli najmniejszą możliwą różnicą z Toulouse'ą i utrzymują, bardzo, utrzymują się w kontakcie z Paris Saint-Germain, ale znów pojawiają się te same pytania, Marek. Czy to jest klub, który, czy to jest drużyna, która, która cieszy oko? Czy to jest zespół, na który, na który chciałoby ci się wstać z kanapy i pójść na stadion. Ja wiem, że Nice jest akurat ciepłym miejscem, to można wstać, rozumiem, ale... Aperytyw, obiadek... Otóż, ale też rozumiem, że w Nice jest parę innych rzeczy do zrobienia powiedzmy w, sobot w sobotni czy niedzielny popołudnie czy wieczór niż pójście do klubu, bo, bo do, 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 do którego momentu ta ich nie bywała solidność w defensywie jest, Się tłumaczy, a kiedy to zaczyna być po prostu nuda, bo jest taka mała, mała różnica między, wiesz, mała, mała kreska, oddziela jedno od drugiego. Tak, tak. ten pragmatyzm jest tak, tak duży, że normalnie <laughs> miasz kuje bardzo mocno w oczy. Natomiast myślę, że jak widzisz, trybuny cały czas śpiewają, skaczą, tak. bo dla nich jest wynik, są na drugim miejscu. Tak. Cały czas o nich się pisze, o nich się mówi cały czas na, na, na okrągło. Natomiast ta gra. Ta gra przypomina mi takie włoskie katenaccio. Mm -hmm. Cały czas bardzo uważnie. Ale wiesz, co to jest? Tomek, to jest bardzo inteligentna gra. Bo kiedy przeciwnik przyspiesza, to oni tą grę zwalniają. Tak, jakbyś wiesz, jakbyś miał, miał samochód, jedziesz mm -hmm. szybko, a ktoś cały czas tam ma pedał gazu i, i, i hamuje tym samochodem. Jest bardzo mądre, wiesz to tak, ten Jak widzisz ten który zaczyna ci przyspieszać i zaczyna czerpać, to jest coś innego, tak, żeby, to żeby to musisz wiesz, mu zwolnić grę, tak? musisz mu zacząć przeszkadzać, Szukasz, żeby stracił rytm. Szuka sposobu na to, żeby, żeby go mm -hmm. wytrącić mu atuty z, z rąk. I to samo robi Nicea. Nicea naprawdę, jeśli chodzi o. O te zwalnianie gry, o przyspieszanie gry, o wybijanie z rytmu, o utrzymanie się przy piłce. Tam przede wszystkim każdy zawodnik bardzo mocno, ale to bardzo mocno dba o jest odpowiedzialny za piłkę. Jeżeli widzi, że w ataku jest, nie ma przewagi liczebnej w darym sektorze boiska, to on tam nie dośrodkowuje, nie kiwa się tylko zwrotka i cały czas grają, cały czas się utrzymują przy piłce, cały czas zwalniają, budują sobie spokojnie akcje. Natomiast w tym meczu z Tuluzą, mimo wszystko, oni mieli dużego farta. Pierwsza bramka, moim zdaniem, którą Tulu zastrzeliła już wszędzie. Nie wiem, minucie. co tam było. Nie tak. wiem, co Letex się wymyślił. Naprawdę nie wiem, co wymyślił. Sierro leżąc niby podniósł nogę, ale ale to jest to naprawdę, naprawdę to nawet nawet, tam, nawet w tych tak. powtórkach ja tam nic nie a, widziałem. A. a ja tak właśnie ja bo to była wtedy... pierwsza czy druga minuta ja mówię jak dobrze, będzie gol. Będzie od, od, no, otwarty tak. wynik, otwarty mecz. Ale... I, tutaj, I tutaj było. Natomiast później ja, ja tylko czekałem, kiedy Nica strzeli bramkę. Jak oni strzelają bramkę, to zamykają mecz i kompletnie <laughs> wtedy już jest wiesz Od razu defensywka, ustawienie, wszyscy bronią, trzech, czterech atakuje. Terem Mofi z przodu, Gaetan Laborde. No i, i przede wszystkim Dante. Pamiętajmy, że Nica grała bez Bo, który tak. był na, 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 na trybunach. Ten mecz oglądał. Marcin Bułka nie miał zbyt dużo do roboty, ale Kapitalna jedna obrona tam w końcówce świetnie, świetnie obronił. Natomiast to, co grali nogami w piące we dwóch zdante, do trybuny normalnie normalnie były podłączone pod prąd, aż normalnie wywój, bo jak oni zaczęli grać na piące sobie między sobą wymieniać, to mówię, no kiedy? Zaraz coś ktoś spieprzy za przysłowieniem. No ale okazało się, że Marcin wytrzymuje na pewno ciśnienie i świetnie, świetnie grał z tymi, tymi nogami. Natomiast. No ta gra nie jest, nie jest zbyt widowiskowa. Coraz więcej się o tym mówi i pisze we Francji. Mm -hmm. Natomiast jest skuteczna, co by dużo nie mówi. Co ty powiesz na ten temat? No właśnie to mam podobne, podobne spostrzeżenie. Jedno takie. Bo, bo też nie ugrywam, jak oglądałem te mecze Nicei, to się nie skupiałem zbytnio na, na, na tym, co, co jak tak bardzo nie, 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 nie wpatrywałem się w tę te, w te grę, no bo ciężko się w cokolwiek tam wpatrywać. No ale akurat w niedzielę komentowałem ten mecz, więc musiałem być skupiony i... i Właśnie to mnie uderzyło, co, co Marek mówi, czyli oni nie podejmują żadnego ryzyka. Były pod koniec meczu takie dwie-trzy sytuacje, kiedy nagle, nagle są miał dwóch, dwie czy trzy opcje, naprawdę na, na takie w miarę bezpieczne, zagranie ofensywne nie. Zatrzymał się i cofnął. I znów przez bramkarza, przez obrońców i, i, i dookoła. Więc no naprawdę to, jak w krótkim czasie farioli. Wdrożył taką umiejętność, właśnie taką, taką świadomość tego, że nie ryzykować, nawet w takich sytuacjach, no wiadomo, mecz, adrenalina, emocje a oni cały czas wiedzą, że, że, że muszą zatrzymać akcję, że muszą spowolnić to wszystko i nie ryzykować. To jest o tyle w ogóle interesujące, że to jest, pamiętajmy, bardzo młoda drużyna, pomijając oczywiście weterana Dante, pomijając no może Morgan Sanson ma, ma trochę więcej, a ja też bo też, też jest tak, to też nie to. jest Blabort, tak, to są ci starsi piłkarze, ale poza tym to jest naprawdę młodzież, która wydawałoby się mogło, że gdzieś tam ta gorąca krew, dobra, to, to popędzi się, gdzieś zapędzi, a tutaj nie, tu jest rzeczywiście pełen spokój. Marcin Bułka, nie uznano tego gola Toulouse, zaliczył kolejnych 90 minut, a nawet 90 plus, bez straconego gola, co daje mu już, no akurat w klasyfikacjach takich nie liczy się tych minut plus, więc liczy się tylko 90 minut. Dopisujemy kolejnych 9723 minuty z rzędu bez straconej bramki. Do rekordu jest jeszcze sporo, do rekordu Francji, bo tam liderem jest Gaeton Uyar, były bramkarz zespołu Bordeaux, On tych minut nazbierał aż 1100. 76, czyli jest jeszcze ponad 450 minut, czyli no 5 spotkań. To, to jeszcze naprawdę uh -huh. sporo, żeby wyjść tak na, na prowadzenie. To Eniama, Eniama tak. tak, to jest drugi i jedyny zawodnik z ponad 1000 minut z czystym kątem. 1062 minuty, mówimy o z rzędu. minuty z rzędu. Trzeci jest Salvatore Sirigu, 949. Mm, czyli no, nie ma go na razie w, sumie, w piątce. Kolega Sirigu, czyli kolega aktualny. Tak jest, kolega aktualny, czyli siedzący na ławce nice. rezerwowych Nicei Salvatore Sirigu. Wtedy, Bramkarz Paris Saint-Germain. Mówi, mówi się o tym od kilku dni, od kiedy Mati e, powiedział o, o, o kilku klubach, które już chciałyby sobie nawet nie tyle ściągnąć bułkę do siebie. Nie wiem po co Milanowi byłby na przykład e, Marcin Bułka, skoro ma się Majka Menion, jeszcze lepiej grającego nogami bramkarza chyba najlepiej grającego nogami bramkarza w, w ogóle na, na, na świecie, i jeszcze dodatkowo z takim wyrzutem ręką. F fenomenalny więc. No niemniej, jest kilka klubów na pewno. Tutaj padły nazwy Realu Madryt, padła nazwa Juventusu, Milanu. Sądzę, że cała Liga Angielska musi, musi obserwować kogoś takiego jak Marcin Pułka. Tam Huka. go dobrze znają. Tam go na pewno dobrze znają, bo to jest Chelsea. To jest zawodnik z, z kilkoma językami już, bo francuskiego się nauczył w trakcie pandemii. Po angielsku mówił dobrze wcześniej. Mówi po włosku bardzo dobrze, więc z każdym się w szatni porozumie. Jaka by była Twoja y, sugestia dla, dla Marcina Bułki, dla jego otoczenia, gdyby dzisiaj zgłosił się po niego? Naprawdę duży klub z dużą nazwą. Niech no dajmy na to, no nie wiem, no strzelam. No. niech to będzie ten Real, niech to będzie ten Juve no albo naj, ktoś któraś... Najbliżej Andra. to United, bo przecież teraz no Ineos właśnie. 25% wykupu, wykupił albo wykupił albo jest na ostatniej prostej, żeby Więc to są kluby już połączone biznesowo i, i udziałowcami, czyli Ineos jest i w Manchesterze United i w, w Nicei. Niech, niech to będzie Manchester United. Co robisz? Co robię? Jak widzę, w jakim klimacie on żyje i gdzie się dobrze czuje, to myślę, że bardziej pasowałaby mu Hiszpania. Mhm. Natomiast z punktu takiego widzenia sportowego i, i znając Marcina Bułkę, to myślę, że on by wybrał jednak Premier League, bo on jest głodny wyzwanie. Mhm. Nie jest gość, który usiedzi ci w jednym miejscu, wiesz, i będzie spokojny. Tam jest ta adrenalina, tam są te, te trybuny, które on zna, doskonale zresztą się czuł, czuł w Anglii. Natomiast myślę, że, że któryś z angielskich klubów, bo to nie będzie mała kwota, jeśli będzie odchodził, więc nie wiem, czy kluby, kluby hiszpańskie będzie stać na. Uh -huh. na A przypomnijmy, na bramkarza. że przed tym, czy przed poprzednim. przed tym sezonem chyba został wykupiony za 2 miliony euro. No nie, czyli, ale albo są, przed poprzednim poprzedni, 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 poprzedni poprzedni, sezonem, czyli tak, 2 miliony tak. euro. No, wypożyczony był i później został mm. wykupiony. No, 000 000. dzisiaj jego kwota to jest. 30 plus. No na pewno. Ja myślę, że no. to, to I Zobaczy, ile ma, ile ma lat grania przed sobą. No, to, no właśnie. Ale ja nie wiem, ja, ja, mm, mówiłoby się o tym, że okej, okay, duży klub go sobie zaklepuje, w tym sensie, że e, wykupuje jego kontrakt i go wypożycza do nicei jeszcze na sezon czy dwa, żeby on się tam jeszcze ograł, pograł sobie, mając, mając powiedzmy bramkarza numer jeden, dalej, dalej gdzieś u siebie. Nie wydaje mi się być to głupia, e, głupia opcja. Po, tylko mówię o tym, że w Nicei ma plac. Tydzień w tydzień gra, e, gra w piłkę. Mówię, przede wszystkim w Nicei on zrobił kolosalny postęp. Postęp jako bramkarz, jako człowiek. Ja nie wiedziałem, że on będzie tak grał nogami. Pamiętajmy, no to jest gość, który gra na, prak na praktycznie. 85% dokładnych podań, i to nie takie podanie na 3-4 metry, mm. Tylko on rozgrywa piłki bocz przez bocznych obrońców mm. z centralnego pola karnego. On bije w prawo, bije w lewo, zachowuje się. No naprawdę, to się tą krótką grę, jaką tak. gra. No to, to, to trzeba naprawdę umieć. No, do Ruma mm. moment zawahania i, i już go nie ma. A Marcin podejmuje właściwe decyzje we właściwym czasie, można mm. tak powiedzieć, i z dobrą dokładnością. Natomiast e, ja myślę, że on ma tam wszystkie warunki. przede Ma kapitalnego tenera, który, który. Były trener bramkarzy. Tak. Zresztą. Frapario. Więc to, to pokazuje, że znalazł odpowiednie, myślę, że Marcin znalazł odpowiednie miejsce w tej chwili dla siebie. Natomiast mm -hmm. jak będzie później, oby gdzieś ta głowa, ta chłodna głowa i to, co, co zrobił teraz, gdzieś nim zawsze paścił tego, bo to jest bardzo, bardzo ważne w dalszej części jego kariery, bo pamiętajcie, że bramkarze, no teraz akurat broni, jest świetnie, nie ma, ale pojawią się mecze, gdzie, gdzie inak tą piłkę trzeba będzie, będzie wyciągać. Natomiast, natomiast teraz jest skoncentrowany. Ja widzę, widzę, że on się bardziej cieszy z wyniku 0-0, aniżeli wtedy, kiedy Bramkę strzelił. <laughs> tak. Naprawdę, naprawdę. Widzę takie takie. Jak, Bo to już jak obronił tą chmiby. sytuację co teraz nawet, to, to widziałeś tak, to jakby bramkę tak. zdobył. No tak, to tak, jest, tak, tak. Taka w nim siedzi adrenalina. No i, i rzeczywiście trzeba powiedzieć, że e, poziom koncentracji bułki jest. Jest wielki, to, to, to nie jest tak, że Nicea dominuje. No jeżeli nie oglądacie meczów Nicei, to są raczej przepychane te spotkania. Tutaj nawet Toulouse też były, były momenty, kiedy, no było, kiedy, było. Kontrolowała, kiedy kontrolowała to spotkanie. Inna sprawa, że cały zespół broni tak znakomicie, że tak. tych sytuacji bramkowych jest niewiele. To już Wam pokazywaliśmy te statystyki w ubiegłych tygodniach, że ten XG. Na tracone bramki w przypadku Nice jest bardzo niewysoki, najniższy lidzy. Najmniej w ogóle dopuszczonych strzałów. No właśnie, no, otóż to, no więc po prostu, jeżeli dopuszczają, to też z takich sytuacji strzeleckich, to nie są czyste okazje bramkowe dla, dla przeciwników zespołu Nice. Marcin Bułka, od razu powiem, powrócił na miejsce pierwsze klasyfikacji bramkarzy dziennika L'Equipe. Niższą ocenę otrzymał Gigi Donaruma za ten, za ten nieudany mecz z Monako, za dwie puszczone bramki i błąd. W tym momencie jest 6, trzech bramkarzy. Tak, sze, ja z notą, notą 608 jest trzech bramkarzy. Jest tak Guillaume Rest, tak, czyli bramkarz tak. reprezentacji młodzieżowej Francji z Toulouse, jest Marcin Bułka i Gigi Odonaruma. Wszyscy trzej z oceną 6,08. Dwa słowa o innych spotkaniach, pokażmy sobie jeszcze komplet rezultatów tej trzynastej kolejki. Um, o czym tu warto wspomnieć? Lons wygrywa 3:0 0 z Clermont na wyjeździe. Jutro piłkarze Lonz grają e, fuch, nieprawdopodobnie ważny mecz e, z Arsenalem e, na wyjeździe. Je, jedno, jedno słowo, że e, prze, przełamam się też po, po dłuższej przerwie. Eliwai. Eliwai. -Y, -E -Y. Ale po chwilę potem, to znaczy po koncu. Czy zobaczył czerwoną kartkę, i to tak się, tak się dał wypuścić łatwo. No i bardzo o to mają pretensje trenerzy Lons, że. Ale Bo do prowokacja. piłkarzy Clermont, że to był, że był prowokowany Eli White, mając ale, już jedną żółta, żółtą kartkę na koncie, był ale prowokowany szczerze, do tego. Nie, ja się naprawdę zastanawiam, za co Seydu dostał czerwoną kartkę. Tam nie było żadnego ruchu, ani głową Bo się też nie... piłkarz Clermont dostał czerwoną kartkę. Ale tak, też Seidu. by było mm -hmm. to źle odebrane w momencie, kiedy White y dostaje drugą żółtą Kartkę, a, a ten dostaje ten... żółte, to tak. jakby było takie przyklepanie OK, czyli możesz tak robić. Druga sprawa będą fatalnie zarządzał całą, całym meczem. Bardzo słaby mecz. I on dopuścił do tego, bo, bo naprawdę już pod koniec było kilka wślizgów, kilka agresywnych momentów. Nie ukrócił tego i. W tym momencie to eksplodowało, i, i to jest głównie jego, jego zasługa, w cudzysłowie, że, że tak ten mecz się potoczył. Jeszcze Pascal Gastien dostał czerwoną kartkę, czyli trener Clermont. Naprawdę dużo dużo tam się złego. Zasługuje z z nowym trenerem Julien Stefan. To, tak, to, to, to za chwileczkę o tym powiemy. Mamy, mamy niesamowitą historię właśnie o Julienie Stefanie. To pozwól, że zostawimy sobie ten mecz na deser. Leon Lille chyba to jest ten. ten, ten... Lyon ciągle ostatni. Leon ciągle ostatni. Ale no i Fabio Grosso już jest zagrożony odejść. Zagrożony. Ale szczerze mówiąc, co, co on może zrobić? Jakby no, jak masz to słynne Xg na poziomie 2,5, nie strzelaż żadnego żadnego gola z 3 metrów, mama balde głową strzela nad, nad... No głową, nogą on miał. W... miał wszystko. Zobaczyć. On... Tak 7 meczów Fabio Grosso, cztery porażki tego trenera, a na trybunach tak. Lyonu. Już po akcjach zawodników Lille przystanie 2 do 0 głośne. Ole, ole, w momencie kiedy to piłkarze Lille wymieniają piłkę między tak. sobą, tam jest naprawdę degrengolada pełna. E, Olimpik, e, jeszcze dodajmy, że kapitanem Lille był e, Jonathan Dawid, i wreszcie po wreszcie dwóch miesiącach strzelił, e, strzelił bramkę. Tak, pół, że właśnie w przerwie został zdjęty La cassette, czyli tak. no wielka, wielka prostać dla Jonu, i już się mówi, że. No sam, są tam te spięcia, on formuł nie dojeżdża, to Liso, jeszcze, to Liso jeszcze bardziej i już się mówi, że zawodnicy, którzy łącznie zarabiają ponad 10 milionów euro rocznie mają zostać zimą już wypchnięci, żeby Ale właśnie już... troszkę zluźnić yy, płace. No, tak, że zarabia 5,800 jeśli się nie mylę, a 4,800 zarabia to Liso. natomiast już Los Angeles Galaxy. No był właśnie, taki, taki naturalny dla ruch kazeczki. dla niego, szczerze mówiąc. Jasne, pewnie, to był naj, tak. najlepszy wyjście dla niego. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Dobry angielski, on sobie spokojnie poradzi. Dwa słowa jeszcze o, innych, o dwóch meczach. NO Remisuje z Hawrem e, 0 do 0 i nie jest to dobry wynik dla nont. E, I to nie dlatego, że grają z Beniaminkiem, tylko dlatego, że no właśnie, w 65. minucie na boisko w zespole hawru wchodzi e, ściągnięty z Nottingham Forest po 8 latach, 6 miesiącach i 3 dniach. No, jako wolny zawodnik. Andrea Yu, jako wolny piłkarz. Tak, ostatnio w Nottingham. E, po 2 minutach i 24 sekundach Andrea Yu, w, no przy, nadepnął, no nadepnął, to było nieostrożne bardzo zagranie. Nadepnął e, Kemerta i op, otrzymał od razu czerwoną kartkę, słusznie? Tak, no tak chyba tak. 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 No, nie ma chyba co gadać. Andrea już zrobił głup. minę, co no ja, ja, ale jak to? No ale piłkarz z Gany z boiska zszedł. E, no, odgrało 30 minut w przewadze, nic z tego nie wynikało. I jeszcze jeden mecz: Montpellier-Brest. Ciekawy wynik 1 do 3. Piłkarze Brestu po trzech porażkach się odbino człowieka tego meczu MVP wyrasta na boisko pięciu zawodników. Czterech z nich uczestniczyło przy Dobra. golach. Bramkę na 2 do 1 zrobiła para, która chwilę wcześniej weszła na murawę. Munie Pereira lage bardzo ładna zresztą akcja i gola na 3 do 1 też dwa zmiennicy, Lebo i Dumbia. Po trzech porażkach z rzędu Brest wygrywa na stadionie Montpellier. Kibice wrócili, wrócili autobusem bez okien. A, no właśnie. Kolejna sytuacja, taka obrzucona e, autostradą. Auto i to na autostradzie. We autostradzie. Francji. Jakby to powiedzieć, na zachodzie może sobie poradzili, ale we Francji zdecydowanie nie. To zdecydowanie nie. Jeszcze jedenastka ale ekip, teraz ją pokażmy. Bo tutaj kilka nazwisk zawodników, którzy pierwszy raz trafiają do tego zespołu. Usman Dembele. Okazuje się, że drugi raz akurat, chociaż on strzelił swojego pierwszego gola, Fabian Ruiz też po raz drugi i gonzalo ramos. Jest po raz pierwszy w tym zespole Morgan Sanson z Nicei i jest po raz pierwszy Le Cardinal, obrońca zespołu Brestu, a były Piłkarz Lons. Tam walczył o pozycję z m.in. sprzękiem frankowskim. No i po raz trzeci w zespole tygodnia szywali bramkarz zespołu. Lille. To jeszcze, Dlak, jeszcze słowo właśnie o Bardzie. Bo dla mnie Melvin to Bar, jest, tak, to lewy lewy jest e, największe, jedno przy przybyłce przy to, to chyba drugie największe odkrycie. Jeśli chodzi o Nice, bo miałem go zawsze takiego mocnego średniaka. Przychodził z Lyonu, jako łatka Lyonu, to wiadomo, wielki talent, ale, ale no nie był aż tak dobrym zawodnikiem. A tutaj idealnie... E, w Wprowadził się do drużyny, to już jakby drugi sezon, ale jakby wprowadził się w tą nową drużynę, w, to, w te wszystkie e, obowiązki, które narzuca Farioli, ale ta akcja, ten gol, to jest wszystko tak naprawdę po, po jego stronie, bo świetnie odebrał piłkę, potem bardzo dobrze dograł do, do Sansona i Sanson do, 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 do Mufiego, więc naprawdę rozwój tego, Ne, tak, a to, a, w ostatnich a, miesiącach jest... W Olimpiku to nigdy nie był jakoś nie, przesadnie. Nie, 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 nie. A tutaj ne, naprawdę mu to. Sprzyja. Ofensywny zawodnik. No dobrze, a teraz niesamowita historia. Niesamowita historia będzie dotyczyła jeszcze jednego meczu tej kolejki, a tak naprawdę trenera, który wraca do klubu, z którego de facto wyszedł w poważny piłkarski świat. Dwóch piłkarzy Ren trafiło do 11 tygodnia. To Gwiri, który wreszcie się odblokował, strzelił gola, i to Bourgeois, który też się odblokował, też strzelił gola, a nawet zaliczył asystę. I tych dwóch zawodników zagrało u nowego trenera. Ren nie wygrało w Lidze od 1 października. Naprawdę zespół z bardzo dużym potencjałem wreszcie udało im się odblokować 3 do 1 z rans. Na ławce rezerwowych już nie Bruno Genesio, który z klubu odszedł, a Julien Stefan, który Pierwszy raz przejmował tę drużynę w 2018 roku i zrobił dużo dobrego. Może sobie tutaj powiem o tym, co dobrego zrobił, ilu piłkarzy obecnie grających po całej Europie zdążyło u Juliana Stefana zagrać i zrobić dobrą, dobrą robotę. A ponoć się nie wchodzi dwa razy do tej, do tej samej rzeki, Marek. Julian Stefan to, to właśnie zrobił. Na razie jesteśmy na tak. No, ma jeden mecz, jedno zwycięstwo. Przede wszystkim, jak już wspomniałeś, on ten klub kapitalnie zna, zna Bretanię, zna Renę, zna tych zawodników, ponieważ tam zbyt może wielu się nie zmieniło, ale wszedł do szatni i zrobił taką małą rewolucję. Opaskę kapitana dał Steve Pandan, dał, trzymał. Tak. Zabrał ją buriżo kapitanowi Użenezją, ale akurat Buriżo odpowiedział dobrze. Tak, Zagrał tak. na pozycji prawego wahadłowego, bo system grał no, się z trzema obrońcami. To jest właśnie jest co z czterech na trzech. Mhm. Że jest gość, który Buriżo mówię tutaj, który, który gra wybitnie ofensywnie, a przychodzi Tenel i ustawia go na Wahadle, gdzie mhm. on musi pracować w defensywie przód, też. Tył. Mhm. w tym de, W tej defensywie no tam sobie średnio radził. Natomiast no, słuchaj bramka, e, e, asysta w tym spotkaniu z fragmentu gryżutu wolnego. Ja myślę, że Julian Stefan. Jest odpowiednim człowiekiem. Ja myślę, że to, że to był dobry, dobry wybór właścicieli klubu, pana Pino. I myślę, że taki, taki mało ryzykowny. Mało ryzykowny, mhm. pewniak, pewniak, tak. wiesz. Nie, nie ma akceptacji jakiejś, nie ma jakiejś tam aklimatyzacji, przepraszam, dłuższej. Zna cały klub, a wchodzi w ciężkie momencie. Widzieliśmy, no, mimo wszystko wygrał to spotkanie. Ja myślę, że, że łatwiej będzie się dużynie Ren grało w, w tej chwili z Żarem Stefanem. Zobaczymy, jak długo. Pamiętajmy, że ten ten również odchodził do, do Strasburga. No troszeczkę taki już wypalony. On jest, jest, bo, bo tak trzeba no ile to, poczęcić, to mu zostanie? on nie został zwolniony. Nie, nie on sam odszedł, ponieważ czuł się wypalony, tak, wiesz tak. co, nie? Poszedł do Strasburga, w którym mu nie poszło. No powiedzmy no, sobie, że Strasburg akurat, Aż akurat poda, trafił bo... na taki moment słabszy tego właśnie tego jakby Poczekał chwilę, jakby się tak. utrzymał i teraz wszedł w momencie, kiedy i są pieniądze i, i są duże, duże ambicje i projekt, to może by sobie poradził, ale to od, od czego zacząłeś, czyli co on osiągnął? No osiągnął coś, czego nie osiągnął żaden trener w historii. Story. REN, czyli pierwszy raz zakwalifikował się do fazy fazy grupowej grupowej Ligi, Mistrzów. Ligi Mistrzów, wygrał z nimi Puchar Francji. I od tego momentu to miała być taka pozycja wyjściowa. Też przy, przygotowałem taką, takie zestawienie jakby wydatków, bo tak, tak mówimy sobie: mhm. APS, że Ma Marsylia, Lyon, Monaco, Nicea, a nie, no to właśnie REN w ostatnich latach, to jest tylko ten okres od przyjścia Genezio. Czyli trzeba Powiedzieć, że okej, okay, oni dużo dostali tak, za zawodników. Wszyscy Kamawinga, nie Kamawinga no, do U, ale ile też wydali, bo to mm -hmm. nie jest tylko klub, który chce otrzymywać, ale też bardzo dużo wydaje. I właśnie chciałem to podkreślić, że, że nie, właśnie Nicea, Monaco, Lons, czy, czy inne areny z tą drużyną, która ma możliwości, ma skład, ma, ma fundusze, aby naprawdę zrobić różnicę. A ostatnie dwa sezony czwarte miejsce. Czyli, czyli nawet nie nawiązał do tego sukcesu Juliana Stefana e, Genezio. No, teraz to już jest w ogóle tragedia. No ale zobaczmy, ten klub rzeczywiście dużo sprzedaje, dużo zarabia. Kto no ma grał się pod... Akademię, to. No nie no, znakomitą, wszystkie... Julian Stefan też pracował w tej akademii. Właśnie, Był to najpierw to trenerem przez lata w, w tej w akademii REN. Ale teraz e, uwaga, tak sobie sprawdziłem kogo... E, Wprowadzał do, do poważnego futbolu, może nie był pierwszym trenerem, bo to było za dużo powiedziane, ale, ale przy niektórych piłkarzach tak. Ale kogo wprowadzał do takiego dużego futbolu? Julien Stefan podczas swojego pierwszego okresu pracy w Ren, a to były te lata 2000, mówię z pierwszym zespołem od 2018 do tego 2021. W 2020 grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów między innymi z Krasnodarem, Sevillą, tam im się zdarzały Chelsea. i Chelsea. Świetne mecze albo inaczej świetne połówki w każdej z sześciu kolejek. Pamiętam jak dziś Ren miało przynajmniej jedną Znakomitą połowę. Pech polega na tym, że drugą mieli beznadziejnie, i zawsze I przegrywali. on wtedy grał i to bardzo słabo. A teraz... No więc właśnie, więc słuchaj. Komu się udało za czasów Juliana Stefana? Kamavinga, Rafinha, który potem poszedł do Leeds, a z Leeds do, do Barcelony. No, tam mu nie idzie, ale, ale to właśnie wręcz się wybijał. To Martin Terrier. To właśnie u Juliana Stefana zaczął odgrywać poważną rolę. Dzisiaj dalej od października wreszcie strzelił swoją pierwszą bramkę w tym ten... asystował. asystował. Przepraszam. Tak, pierwsze, Przepraszam. pierwsza cyferka. Mhm. Jeremy Doku, no dzisiaj piłkarz Manchesteru City. Burizo, który znowu, który, który, dzisiaj dalej gra w zespole Rennes. Aguerre poszedł do ligi angielskiej też, Dobry, rozwijając dobrze, się radzie, u Juliana tak. Stefana. Ale byli też piłkarze, którzy u Stefana sobie nie poradzili, albo poradzili znacznie gorzej. Seru Girassi e, strzela teraz bramki. Wiesz, on był oferowany na, na polskie również. Naprawdę? Nie, nie, nie było zainteresowany. Pamięt, wiecie, pamiętacie go, Bundesliga, to ten, który tak. u, u, ładuje więcej goli, niż, niż spotkań rozegrał. Seru Girassi był napastnikiem, reno, no, ale bez, bez cyferek wielkich, no, nie, szczerze bez... Dlatego był do wzięcia. E, Sasha Bey dzisiaj piłkarz e, Ligi Mistrzów z Galatasaray. Dla mnie to jest jedno z największych znaków zapytania. Jak taki chłopak musi w ogóle nie przebić? No, on Rent był wypożyczany, wiesz, gdzie? Do Dijon. Tak. Bo wypożyczył go Julien Stefan do, do 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 Spadkowicza, Dijon. Już, do Spadkowicza wtedy. No także byli różni zawodnicy. Dzisiaj Matistel, Ten młody chłopak co jest barierny Monachium? Czy a Stel, tak, tak, tak Matistel tak, też tak. pracował na 100%. Był u Stefana no, za mało sobie pograł, a żeby. Ale był. był. Jak najbardziej. Uważajcie na szkółkę piłkarską Ren. To między innymi Julien Stefan pracował w tym klubie, pracował z bardzo wieloma młodymi piłkarzami, którzy przebijają się potem do pierwszego składu, a potem Potem Janą Światką. w trzech latach, jak on był pierwszym trenerem, ale łącznie on tam spędził ponad 10. Tak I właśnie e, w wprowadzając... samym klubie. Hmm. Tak, tak. Renowacja są deformacją w Budują jakby nowe, odnawiają to wszystko. Aha. Znów no mają inwestują, za co. Znów inwestują pieniądze, właśnie. Bo środek, ile może być takiego środek kosztować Słuchaj, ile to może miliona no, na pewno nie jest nie... Ale... Poprzedni, jak się... Ale szybko to się zwróci około, około 304 milionów No, to, no, to, to ja myślę, że to, to jednego, jest sprzedaż jednego piłkarza znowu, typu masz. właśnie Doku albo 28 17 lat a dzisiaj jest warty pff, jeszcze, jeszcze więcej a wydawało się, że ściągając zawodnika który mało w ogóle pograł sobie w pierwszej lidze francuskiej to jest ryzyko no dokładnie, tak, jakieś tak. niewielkie druga liga styl życia dzisiaj bez Gora, ale powiemy o klubie Gora w dwóch słowach. No to kilka informacji. Drużyna Bordeaux wygrywa 2-1, do strzelając gola w doliczonym czasie gry. Gol Bardez w trzeciej minucie doliczonego czasu gry od stanu 0-1 w Paryżu przeciwko Paris FC, do wygranej 2-1. do Strączek w bramce. Strączek jest znowu w bramce Bordeaux, puścił gola, ale z rzutu karnego. Na trybunach Paris FC, uwaga, w drugiej lidze 13,5 tysiąca widzów, ale to jest ten obiekt, tak? tak e, bo ja jefce. na którym jest darmowe... Do końca sezonu do końca, darmowe, darmowe tak, wejścia. ci, którzy kupili karnet, zwrot. A Pieniądze. widzisz, No jak przyjeżdża taki klub jak Girondin Bordeaux, no to wiadomo, że w Paryżu jednak to, to jest marka. marka. To jest tak. marka, także na taki mecz się pójdzie. Saint-Étienne też prowadziło 1 do 0 u siebie z Po i przegrało 1 do 2. Ale jaka bramka? E, nie widziałem. Ta jest. Tak? Oh dla Po? P tak, dla Po z, z ponad 20 metrów, z pierwszej, pił z pierwszej piłki naprawdę. No bez, bez szans, ale trzy minuty, dwie bramki. Tak. Znów ten Henri Savé. Uh -huh. wie, 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 wiecznie, wiecznie, wiecznie żywy. będę były pił. Łukasz Bordeaux. Bordeaux, tak. Oczywiście Henri ale... Savé. Saint-Étienne uh -huh. nie? Chyba? Saint nie. No Wiem, nie ale pamiętam. na pewno grał w zespole Ale też Charbonnier po, e, po zerwanych więzadłach w końcu się przełamał. Pierwszy, pierwszy, pierwszy gol dżbway. dla saint Etienne uh -huh. Ale już teraz po tej porażce wypadli z... No, wypadli z tych Bieszy miejsc pią. barażowych, tak, a niedawno jeszcze byli na miejscu trzecim. wskoczyli do trójki, ale drużyna zielonych przegrała trzy mecze z rzędu. Zobaczcie, są te jeden LLL na czerwono. I to jest i drużyna wypada z, na z, rzecz z trzeciego na, na rzecz Gęgą. Proszę bardzo, gęgą w piątce, I, podobnie i, z... jak burza. No, i gdzie się dzieje? Laval, lider też wygrał 2 do 0 na wyjeździe z dunkierką. No i jeszcze dodajmy, że dziesiąty w tabeli zespół Amia, w którym to występuje Andy Carroll, były reprezentant Anglii, zremisował jeden do jednego z Konkarno. Bramki Karol nie strzelił, ale strzelił inny znany zawodnik Kakuta. Gael Kakuta. Tak jest. On zdobył tego kola dla Amia. No to tyle o drugiej lidze i na koniec jeszcze mamy dzisiaj ulubioną rubrykę redaktora Rafała Dębińskiego. Z Show Food, rubryka dla prawdziwych hipsterów. To Lucky Look, czy będzie Soul Food? Lucky Look odpowiadam, a będzie, a w zasadzie już jest. Rafał, y, Rafał. tak widzisz? Już. No, Tomek, to zapomnieliśmy o najważniejszej rzeczy, no jeśli jak? chodzi o drugą ligę Kiss w końcu poleciał. Kisnorbo tak. poleciał w trua, nie zauważył. Trzy mecze. Kengo go zwolniło. G Gendogu. Gendogu. Czy to jest ten trener, który spuścił e, trua do drugiej ligi Australijczyk? Kisnorbo zwolnił Tutaj mamy 40 meczów, trzy no. zwycięstwa. J jakim cudem... Mój... Fenomenalna seria, ale cały czas go broniła ta, 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 ta grupa Manchesteru, bo to jest ta cały czas... Ja nie ten... wiem, jakie on miał tam na kogoś papiery. Bo to... Posłuchaj, on prowadził... Pamiętajcie, to jest e, klub trua. Podobnie jak Manchester City i podobnie jak Melbourne należą do tej samej grupy kapitałowej. I on przyszedł właśnie z Melbourne do Trua w poprzednim sezonie. Na wypożyczanych piłkarzy z Manchesteru City e, cała masa, spadli z ekstraklasy, ale tam cały czas broniono tego Patryka Kisnorbo, broniła go Korpo, że Kisnorbo jest dobry i się na pewno nadaje. Trzy zwycięstwa w 40 meczach. Jednak się nie nadaje. Uznano, i Trua jest w strefie spadkowej. nie było. Oni zaraz spadną do trzeciej ligi, jak tak dalej pójdzie. No dobrze, a teraz Soul Foot. Najbardziej charakterystyczni, najbardziej charyzmatyczni, a czasami po prostu najlepsi piłkarze ligi. A dzisiaj jesteśmy przy miejscu 660. A tutaj Pierre Legla, były środkowy pomocnik zespołu Lons. A potem też z drużyny Olimpiku Lyon, w której kolejce go tutaj widzimy, Pierre Lègle. I chciałbym Wam opowiedzieć jedną historię z nim związaną, a w zasadzie z kilkoma piłkarzami. 22 maja 1998 roku, Emesza Ké. Dokonał w ośrodku w Clerfontaine tym ośrodku reprezentacji Francji e, odsiewu, mając powołanych 28 zawodników do na Mistrzostwa Świata, które były rozgrywane miesiąc później we Francji, które to Francuzi wygrali zresztą, musiał dokonać wyboru. I zdecydował się wtedy, że e, do 22. tam było 8 piłkarzy na dwa miejsca. Jedzie Dugary, jedzie młodziutki Thierry Onry na mistrzostwa świata a nie jadą na Mistrzostwa Świata i zostało im to zakomunikowane wieczorem. Chodził po pokojach Filip Bergerot, asystent, trener bramkarzy Emy Jacketa i powiedział szóstce, powiedział Anelce, powiedział Martinowi Jetu, bramkarzowi Lionelowi Letiziemu. Sabrila Musiemu z Oser. Keller I Buba, nie, I Buba. Nie było Kellera. Hmm. Ja się myliłem, bo tak zawsze mówię, A, że Ibrahimba, Ibrahim Ba, czyli były piłkarz wtedy Milanu, Bordeaux, On miał taki świetny okres, ale 2001 Ach, rok. Tak, tak, tak. I właśnie Pierre Legle był tym szóstym, że oni nie jadą. Emera wtedy spodziewał się, jak chciałbym Wam powiedzieć historię tych następnych dni, bo one są dosyć. Yy... Dosyć zabawne, ale nie wiem, czy, czy może zabawne to złe słowo. Emesza liczył na to dość naiwnie, że, że piłkarze pozostaną w ośrodku w Clerfontaine, że rano jeszcze przyjdą na śniadanie, że wtedy pożegnają się z drużyną i tak dalej, i tak dalej. Cała szóstka była no, tak sparaliżowana tym, co się wydarzyło, tą wiadomością, że jednak nie jadą na mistrzostwo, że cała szóstka się spakowała i tego samego dnia wyjechała z Clerfontaine, To jest miejscowość pod Paryżem, i cała szóstka udała się do Paryża. I teraz chciałbym wiedzieć, co się działo dalej. Otóż tak, Lionel Letizy pojechał do domu. Mówi, yy, byłem w takim ciężkim szoku, że w nocy podjechałem pod mieszkanie, otworzyłem drzwi, zapomniałem, że jest alarm włączony, ale nie wiedziałem, zapomniałem alarmu z tego wszystkiego. Obudziłem półdzielnicy, bo nie mogłem sobie bardzo długo przypomnieć, jaki jest, jaki jest alarm. Sabrina Musi powiedział, że czuł się jak bokser po K.O. Mówi, szlajałem się z jakimś kolegą po Paryżu przez następne dwie doby, nawet nie pamiętałem, jak ten kolega ma na imię. Pierre Legle udał się do swojego, on, on pochodził z regionu nord pas mówi, że wszedł do domu swoich rodziców i po oczach matki, i rozpłakali się oboje, i mama, i on, bo po oczach mamy widział, że no, ona też odczuwa gigantyczny zawód. Najlepsza jest historia, nie wiem, co się działo z Anelką, bo on mógł, mógł mieć historię najlepszą do opowiedzenia, natomiast Martin tu powiedział, że e, był w Paryżu przez tydzień następny, Martin tu, obrońca AS Monaco. Był w Paryżu przez cały tydzień, mówi. E, upijałem się do, i z każdej nocy do szóstej nad ranem e, byłem na mieście. Upijałem się do szóstej rano, musiałem to po prostu przepić, odreagować. Także wielka, wielkie i traumatyczne wydarzenie no, dla kogoś, kto się dowiaduje, że nie jedzie na Mistrzostwa Świata rozgrywanego e, w swoim kraju. No a pierlegle! Defensywny pomocnik, kilk, taki nosi woda bardziej niż grający na fortepianie, ale kilka tytułów Mistrza Francji zdobył. Miejsce 659. Też znana postać, Nigeryjczyk i też uczestnik Mistrzostw Świata we Francji, tamtych na pewno. Terry West, piłkarz oser w latach 93-97. Kiedyś e, z Thierry Henry, nie tak wcale dawno w telewizji, e, zaczepił Giru e, i mówi. Panie trenerze, dlaczego pan za każdym razem, jak były mecze Monaco-Oser, wystawiał naprzeciw mnie Tari Uesta? To nie było miłe, bo on mnie non-stop kopał po nogach. A Giroud powiedział... Przepraszam Thierry, ja zawsze wystawiałem Taribo West, a to był człowiek od specjalnych poruczeń, zawsze na najgroźniejszego piłkarza danej, danej drużyny był wystawiony Taribo. Tak, tak, tak. Taribo West. Grałeś przeciwko niemu, tak, no ci tak, się tak, zdarzyło. I na ciebie grał. I grał na ciebie? Chciałem cię zapytać od razu. Przystaję w fragmentach na pewno. Może. Taribo West potem z tym swoim bardzo charakterystycznym tutaj tym kucykiem, tak, tak. wydaje mi się, że nawet Legia go w pewnym momencie był tutaj na testach w Legii Warszawa. Pamiętasz taki moment, Marek? Nie wiem. Nie 100% panie, nie był panie. tutaj. Był, tak, miał końcówkę już tak, że, że. Nawet nie wiem, czy to nie, nie był tutaj Igor, e, który o tym opowiadał, że Talibo przyjechał, że wszyscy go jeszcze pamiętali po tym, tu, po tym kucyku. Natomiast był kompletnie nieprzygotowany do zajęć. I nie, absolutnie no to już nie, nie czasy Igora przecież. Nie, nie czasy Igora. Nie, no, to nie no to nie wiem od kogo. No ale od jakiegoś byłego piłkarza Legii słyszałem, że był hmm. tutaj na, na testach. Miejsce 658, to się tutaj cofamy dość głęboko Marcel Loncle. O tyle interesujący zawodnik, że taki bardzo taki duży oryginał. Nie interesował go za bardzo futbol zawodowy. Grał w piłkę zawodowo, natomiast kiedy Odmówił raz przyjazdu na mecz reprezentacji Francji, bo coś się działo w jego amatorskim klubie Saint Malo, bo on pochodził z Bretanii, mm. Saint Malo. Potem rozegrał jakieś dwa czy trzy mecze w drużynie narodowej, natomiast zakończył zawodową karierę mając raptem 29 lat, odszedł wtedy z klubu Rennes i znowu wrócił do Saint Malo, gdzie jeszcze sobie przez kilka lat kopał amatorsko w piłkę. No, Wtedy też nie były takie pieniądze w zawodowym futbolu, umówmy się. A, no, już a, wiem, z kim pomyliłeś. Tajetajło, Igor mówił, o Taje Tajetajło, że był a, że że taj a nie taj... West. A. Tak, tak, tak. Tajetajło był, 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 był na, na Taje testach tajuo. w Legii. Mea culpa. No widzisz, no. to wiedziałem, że gdzieś dzwoni, ale nie w tym kościele. Tajetajło, lewa obrona, a Taribowess chyba prawa obrona, a, tak, tak. Mi się, tak, tak mi się wydaje. No widzisz. Miejsce 657. Lewy obrońca, chociaż do PSG sprowadzony jako środkowy obrońca. Dopiero coach Wahid Halichodzić przestawił Gabriela Hańce na lewą obronę i to nie był najgorszy wybór, bo Gabi Hańce e, grał i w Paryżu na tej pozycji bardzo długo i potem wyjechał do Anglii i potem grał jeszcze w Olimpiku Marsylia. Ciekawe jest to, że z racji swojego naprawdę takiego zaciekłego charakteru i tego, co prezentował na boisku, był bardzo lubiany zarówno przez kibiców PSG, jak i tych olimpiku Marsylia, chociaż grał w tych dwóch zantagonizowanych klubach. I nawet kiedy przyjeżdżał z Marsylią potem do Paryża, to też nie był jakoś tam wyszydzany, że, że przeszedł do największego wroga. W pierwszych dwóch sezonach w PSG, 20 żółtych kartek, dwie czerwone. Bagatela. No ja, on grał bardzo agresywnie. A, to była kawał takiego, tak, tak. takiego e, Miejsce 656. E, Daniel Morera, bardzo błyskotliwy zawodnik, ja, taki odważny, z... dobry technik. No właśnie, twój kolega, twój kolega z młody chłopak. Słuchaj, a czy to nie było tak, że e, Jean-Pierre Papin przyjechał grać do Gengą na koniec też kariery? On też grał, też graliśmy razem. No właśnie, i JPP wtedy, jak przychodził do do Gengon, a, Daniel, a dla Daniela Morery JPP był, to był jego idol, to był ulubiony jego zawodnik. I JPP zadzwonił do Morery, na pewno nie wiesz o tym. Zadzwonił do Morery i powiedział: zostań jeszcze sezon w gęgą, stworzymy, stworzymy tutaj super atak. A Morera powiedział: no nie, ale ja myślę o swojej karierze. I jako 21-latek poszedł właśnie do klubu, w którego tutaj w koszulce go widzimy, poszedł do Lons. No i dzisiaj, dzisiaj pracuje w akademii. W akademii. W gęgo? Tak, Nie, w, w, w Nąs. Tak, Czyli tak, dobrze, się... dobrze zrobił no, dobrze, Ale dobry, dobry zawodnik, co? Tak, Nie, jak, bardzo, jak go bardzo, szybki, bardzo szybki zawodnik. Obunożny, Obu prawa lewa noga, świetny dribbling. on tak wiesz, bardzo dynamiczny. Streberko. Tak, tak. tak. No. Mieliśmy jak tylko gdzieś na konterkę, to dalekie tak, od tak. Daniela i on tam potrafił zrobić różnicę. Miejsce Bardzo 655. Manuel Garriga, piłkarz Bordeaux w latach 46-56, urodzony w Algierii, Francuz hiszpańskiego pochodzenia, e, solidny ponoć środkowy obrońca. Tworzył przez lata duet środkowych obrońców Bordeaux razem z panem, który się nazywał Jean Swiatek, czyli po prostu Jan Świątek. E, tak się nazywał ten obrońca. Wystąpił też raz w drużynie narodowej Francji u boku tego samego świadka, żana światka. Zdobył jeden tytuł mistrza Francji w roku 1950, a ta obrona Gariga Światek była wtedy najlepszą defensywą ligi, ale patrzcie, inne czasy, najlepsza defensywa Francji ligi francuskiej 40 straconych bramek. No tak, o, tak wtedy się strzelało no ale na innym poziomie <głos> <głos> i traciło. Miejsce 654 to Filipan Anziani. Tutaj zobaczymy go z bujnymi włosami, chociaż na koniec kariery był łysy jak kolano, albo miał tutaj jeszcze takie, tutaj jeszcze tak próbował cokolwiek uratować. Tutaj miał takie tu i tu trochę, tak jak Grzegorz Lato powiedzmy w 74. Jeszcze tam <noise> próby ratunkowe. Wsławił się w lidze, w lidze francuskiej dwoma rzeczami. Skończył karierę z 99 golami na koncie. Coś wam to mówi: Tomasz Jaszczycki, style. 99 goli w liga. Oraz to, że w 14 kwietnia 1984 roku w meczu Sosho toulon on był piłkarzem Tulonu, strzelił 5-opaka i to na wyjeździe. Wtedy Toulon wygrał z Soszo aż 8 do Dwóch. Miejsce 653. wychowanek Monako i przez całe lata przez kilkanaście sezonów związany z tym klubem na rok tylko odszedł do Bordeaux. Dominik Bijota, defensywny pomocnik, w tym klubie był i mistrzem Francji w roku 82 i zdobył Puchar Francji w 85, a zdobył też mistrzostwo olimpijskie z reprezentacją Francji w roku 1984 na igrzyskach w Los Angeles. Miejsce 652. Michel Debève 100% też się zdarzyło gdzieś tak. w konie mu zagrać. To był defensywny pomocnik. Jak sam mówi, też byłem nosi wodą. E, e, bo, bo, bo z, 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 Pucharu, z Pucharu Ligi albo z Pucharu Francji. Bo, tak, koszulka, tak, 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 ewidentnie, bo tutaj widać na, na, piersi, na piersi nie ma, tak. nie ma, nie ma ląs, tylko ma herb Francuskiej Federacji tak. Piłkarskiej. Puchar Francji. E, Puchar Francji na pewno. Porter Do, czyli no, no, nosiciel wody. U nas się mówi, że ten, który nosi fortepiany, we Francji mówi się, ten, który nosi wodę. Mikel de Bef też tak o sobie mówił, że był takim zawodnikiem. Chociaż e, rozegrał sporo, bo aż 364 mecze w Ligi, to pamięta się go przede wszystkim z takich. Spotkania w Champions League. Pojechał zespół Lons, uwaga, do Londynu na mecz z Arsenalem. Jutro mamy powtórkę z rozrywki. Wtedy zagrali na Wembley i Lons wygrało 1 do 0. Jeden, jedyny raz francuska drużyna Wtedy... wygrała na Wembley, tym starym Wembley. Michael Dube strzelił tego, tego gola i za to się go pamięta. No i wreszcie miejsce 651. Człowiek, który do Ligia trafił stosunkowo późno, bo jako 25-6-latek. Julien Ferry, pamiętamy go z tego, że on miał zawsze siwe włosy, trochę jak Jérémy Toulalon, osiwiał bardzo szybko, natomiast grał w tej lidze bardzo długo, bo jako 26-latek zaczął grać w Ligia, a występował w niej przez kolejnych 10 sezonów. Niewielu było tak technicznie zdolnych, dobrych piłkarzy. Taki piłkarz troszkę taka dziesiątka w starym stylu. Nie za bardzo, że tak powiem, mobilny, ale technika użytkowa pierwsza klasa. Zacuszko. Julian Fere to są, to jest już dwudziesty. W wiek, wiek. W koszulce? Kon. Kon? Tak. A nie nic Nie. serio Tak. Pokaż, pokaż herb na pewno? Tak, to jest inny herb, bo ja mam stary, to jest, to jest ten nowy. Tak, tak, tak. Bo to jest na ten, pewno? Tak, tak, 100%. No bo nie, to jest nie, z tym yy, Wikingiem takim. No, nie no nie bo wiadomo, kąto. No dobrze, i tym szczęśliwym akcentem kończymy dzisiejszy program Bonjour Ligien. E, gośćmi byli człowiek z e, właśnie Stad Malek-Bakion, e, Michał Bojanowski. Dziękuję bardzo. Oraz człowiek, którego tutaj pozdrawiają nas. Po, pozdro dla Jóźwiaka, mówi slash, cool, Pozdrawiam, pozdro, pozdro Marek Jóźwiak. Bardzo Wam dziękujemy za uwagę. Dzisiaj jeszcze Hate Park po ligomistrzowych meczach tam między innymi chyba się chłopaki chcą ze mną połączyć ja dzisiaj mam pracę domową ale i tak bym oglądał ja komentuję PSG że... komentujesz tak. PSG Newcastle tak, tak. Jak, jak, co, co sądzisz no co są, co, sądzę, no. albo wygrają, albo... Albo kwestii, wygrają, albo, albo zremisują, albo, albo przegrają, tak? Nie, dziękuję nie, nie, ci bardzo. Nie. Zremisować nie mogą i no. przegrać też nie mogą. Nie, Tylko nie, zwycięstwo. Nie, nie, no zwycięstwo. zwycięstwo. Myślę, Tylko że zwycięstwo. dzisiaj wygra na PSG. Lubię akurat Newcastle, ale, ale dzisiaj nie. Dzisiaj Paryż wygrywa. Dobry na pewno będzie dobry. Tak, no oczywiście. O, nie nie ma także igrej. oglądamy i potem, a potem oglądamy pomeczowy. hate Park po całej kolejce Champions League. Trzymajcie się, cześć.